Idę w kolejnym filmiku. Obraz się może troszeczkę bujać, bo przyszliśmy na mini siłownię zewnętrzną, powiedzmy, przy parku. Przy takim parku, trochę na terenie leśnym. Więc będę się trochę bujać, bo jestem na jednym z moich ulubionych urządzeń, ale przy okazji troszeczkę coś ponagrywam, ponieważ na tamtym filmie niestety nie zdążyłam to, co chciałam powiedzieć odnośnie tych nowych NoM. Także będzie to kolejny odcinek w ramach tej serii NS, nowej serii. Krótki ogląd, mniej krótki ogląd, więc ogląd taki króciuteńki o danych krótko zapachach, o różnej ilości zapachów. Zwykle to będzie do trzech, żeby po prostu takowe nazwy ulokować w tytule. I mówię tutaj o najnowszych NoM, są trzy najnowsze NoM, dwa poznaję. Jeden się nazywa Soma, a drugi się nazywa... już znowu zapomniałam. Kamlil? Kimlil? Jakoś coś takiego. Generalnie trzeba sprawdzić trzy nowe NoM. Jeden ma właściwie końcówkę Lil. Jeden się nazywa Soma, trzeciego nie znam. Soma to jest ten taki właśnie szarlotkowy, szarlotkowo-drzewny, trochę drzewno, jakieś tam lekkie odymienie, generalnie ciężki. Nie ma w sobie jakiejś takiej nuty, których nie lubię, w Nobile, Danza Libellule, nie wiem, przynajmniej traumatyczną szarlotkę z Bukę Casablanca. Generalnie jakieś takie wszystkie lawendrynkowe, czy fermentujące, nie oddające prawdy, jakby u mnie idą w odstawienie, bardziej jakaś taka drzewna szarlotka, korzenno-drzewna. Ta drzewność jest jednak bardzo istotna, ona jest na przykład pierwszą taką drzewną szarlotkę, jaką poznałam, to była Ebony Noir d'Orient. Dosyć w takim stylu, bo też Sonchou jest tak, że dobrze wymawiam, Estée Lauder, ten noir w jednej w sumie z wersji. Nie wiem, czy tam też jakichś tam zmian nie było w tym zapachu, bądź przynajmniej w jakiś sposób aplikacji dawał taki efekt bardzo w stylu tego Ebony. Później poznałam też taką trochę drzewną, trochę dymioną szarlotkę Wilhelm Parfumerii. Teraz właśnie poznaję tę szarlotkę z NoM, ale to są dosyć rzadkie sytuacje, większość jest do siebie bardzo podobna. Większość jest taka w stylu szarlotki Hermesa, czy też szarlotki El Herbolario w takich klimatach, albo właściwie takie jeszcze te... Niestety dla mnie traumatyczne kwestie Danza Libellule. Tu akurat jest obok tej siłowni, też takie boisko, mi będą hałasy. Natomiast ten drugi zapach, to jest ten zapach, tam właśnie wspominałam o kwestiach właściwie lepsze od Baccaratu. No i właściwie ten zapach drugi, ten, który ma końcówkę Lil z NoM, on jest taki w pewnym momencie, on ma takie różne kwestie. Trochę Baccaratu, trochę więcej drzewności, trochę jakiejś tam żywiczności, trochę jakiejś cytrusowości żółtej, a potem to jest taki właściwie taka słodki, piękny, szlachetny, żółty cytrus i taki w zasadzie żółto-cytrusowy, taki cytrynowy, ale w takim bardzo szlachetnym ujęciu jednak Baccarat. Także to a propos tych NoM, a propos też tam kontynuacji tej kwestii i szarlotki, i Baccaratu. Więc ja bym, jeżeli ktoś już lubi takie klimaty, bardziej bym poszukiwała takich zabaw Baccaratem, takiego jednak pozmieniania tego motywu, że to nie był ten taki wszechobecny, taki typowy Baccaratowy wydźwięk, a już na pewno nie takie Baccaratowo zasłodzone, landrynkowe, watocukrowe, bo takich jest dużo, zwłaszcza nawet już wśród marek celebryckich. No poszło to w złą stronę, już nawet sam autor Baccarat niepotrzebnie to wszystko tak rozpowszechnił w mainstream, chociażby dla marki Burberry, no ale cóż. Trochę lepiej mu wyszło dla jednego zapachu Kenzo. Jakiś tam cień był Baccarat, ale w taki sposób trochę z taką owocowością jakby różowo-jurtową. Jako dziwnie to brzmi, ale naprawdę to było bardzo ciekawe. Także coś tam się udało, coś tam pewnie już pozmieniali, coś tam pewnie już wycofali, także no niestety taki los tego Kenzo. Bardziej się przyjęła wersja jednak taka w sumie słodsza, i zabawa tym tematem Burberry Hair. Niestety, ubolewam. Natomiast na początku chyba też to Burberry Hair zmieniano, bo na początku on był bardzo taki, to podobieństwo było takie, nawet taka żywiczność Baccaratu była. Na przykład na mojej mamie ten zapach już tak poszedł z taką dosyć owocowo-słodką, także tam w zasadzie każda skóra okazywała to inaczej, niestety moja skóra również poczęła się tak bardziej jednak owocowo-słodko, no zasłodzenie jednak, gdzie na początku jednak było trochę inny odbiór przy takim pierwszym poznawaniu Burberry Hair, ale wydaje mi się, że chyba też jakoś zmieniono ten zapach. Ale nic, więc jakby odnośnie tego mówię, jeżeli chodzi o szarlotkę, to wydaje mi się, że lepiej poszukiwać takiej troszeczkę innej, bardziej nietuzinkowej szarlotki, bo jednak takich typowych szarlotkowych jest dużo, ale w momencie, gdy mamy jeszcze troszeczkę drzewności więcej, taka trochę szarlotka, boże, szarlotka w lesie, szarlotka jakaś taka drzewna, korzenna, dymna, o dym na przykład, to już trochę to jest wszystko pozmieniane, to nie musi być bardzo dużo dymu, tylko tak troszeczkę na przykład, jako takie trochę urozmaicenie. Też taką trochę, powiedzmy, jabłkowością, szarlotkowością w lesie, takim dosyć żywicznym klimatem szpilkówny jest oczywiście Pinewort. Apple tabak, ale tak jak mówię, tam jest tak czasami bardziej nie tyle szarlotka, to bardziej takie jabłko, ale w większości przypadków bardzo udane. Można by się było pójść taką właśnie jak szarlotki, takim szpilkowym, pod kątem serszu tam
szpilku w nowym lejsie. Muszę w końcu jakąś jedną wersję wymowy tej marki przyjąć. SL. Przyjmiemy wersję Serge Lutheon. Lutheon. Może taki bardziej Lutheon. No dobrze. Albo w końcu ustalę, która będzie najlepsza, bo wersje są różne. Natomiast co tam jeszcze chciałam powiedzieć, jeszcze bardzo ciekawą rzecz, szarlotką jest oczywiście szarlotka Gallaghera. Rose All Dine, już to wymawiam, tam jest pięknie, tam jest wielomotywowo, tam jest zmiennie, tam jest szlachetne jabłko. Z jabłkiem jest generalnie problem, bardzo często jest taki dosyć zgrzytające albo landrynkowe, męczące w Casablance, dosyć landrynkowe w Danza Libellule, w większości przypadków nieudane. Myślę, takie stylu Be Delicious, natomiast są przypadki udane, ładnie wkomponowane jabłko w Gallagherze, ładnie wkomponowane jabłko w Pinewardzie, chociaż czasami jednak odbiór tego zapachu już był mniej dla mnie przychylny, ale generalnie jest to ciekawa propozycja, którą warto sprawdzać, zwłaszcza ktoś lubi klimaty szpilkówne, bo nie ma tak dużo zapachu, żeby zawrzeć jakiś owoc w takim lesie, takim właśnie igiełkowym, jak w owym ser Lutheon. Także warto mieć takie zapachy z owocem, zwłaszcza tak zamkniętą na uwadze. Kolejne zapachy, które ostatnio sobie odświeżałam, to Amouage Ciel, kiedy wybrałam dosyć tak kobieco, jakoś kwiatowo, ale generalnie chociaż tak delikatnie, natomiast teraz dosyć, tak bym powiedziała, silniej, dosyć tak kwiatowo-kremowo, dosyć też taki w sumie jaśmin kremowy, może troszeczkę nawet taki lekko fizjologiczny ulokowany. Co tam jeszcze? W ogóle się zdziwiłam z odbiorem jednego zapachu. Co ja aplikowałam? Bo byłam tak zdziwiona, bo aplikowałam na skórę i na włosy. I na włosach ukazała się taka aura fizjologiczna. Ale teraz po prostu chciałam opowiedzieć, bo to było takie dosyć szokujące, bo zwykle skóra taki problem robi, a włosy na przykład już tego problemu nie ukazują. I teraz miałam zaćmienie. Jak mi się przypomni, to nagle może w innym filmie. Jeszcze a propos serii NS, co tam ostatnio tak sobie sprawdzałam. To Orzeł Karandał opowiedziałam, ponownym takich podejściach do tego zapachu, o podobnych podejściach do Coqui Coqui, Flor de Naranjo również i trochę też odnośnie innych kwiatów pomarańcze. Co tam jeszcze? No Buckley Park nie zmieni się, zachwycam, w ogóle to jest taka kwiatowość, urokliwość, kobiecość na wiosnę, bez zieleni. Coś mi taką kremową, kosmetyczność, ale to wszystko jest takie gładkie, takie perfumeryjne, to jest tak ciekawie dopełnione. To nie jest taki czysto kwiatowo-botaniczny zapach, ale to wszystko ma taką swoją gładką kremowość, nie na zbyt kosmetyczną, nie jakąś mydlaną, tylko taką właśnie piękny. Wow, aż się wywrócę, nie łaz. Chyba jednak telefon to jest głupi pomysł. Już pewnie bym miała siniaka, to fajnie powiedziałam, no dobrze. Ja to ciągle sobie tworzę jakieś przypadkowe siniaki, no to się nieźle teraz walnęłam. No miałam nadzieję, że. I to jeszcze się walnęłam dwa miejsca, bo się fajnie ratowałam, no. Ja to tak mam, tak jak za szybko staję w autobusie i zaraz gdzieś polecam, no niestety. Słuchaj, spauzuję i jak sobie przypomnę, to zaraz znowię. A w ogóle w tym momencie mam mocne użycie Durga Rose Atlantic, które ukazują bardzo dużo owocowości wbrew nazwie. Jest trochę różaności, ale generalnie dużo takiej urokliwej owocowości. Takiej różowej, nieinfantylnej, takiej trochę słodkawej, takiej właśnie wdzięcznej, dziewczęcej, urokliwej. Ten zapach trochę budzi mi skojarzenia z malinowym makiem albo z takimi urokliwościami różowo-owocowymi, nieinfantylnymi, jak na przykład w tym Costume National, tym takim różowym, tym gloss, nie wiem, on jest w Mustang Bar, ale ciągle niedostępny, ja mam ten zapach mocno na uwadze, bo on bardzo mi przypomina tego właśnie mak Silk. Silk chyba. Chyba nie dobrze pamiętam. Niestety powycofywali. A marka MAC przez 2, a to jest marka w ogóle islandzka, niszowa. A propos wersji perfumowych, nie wiem czy mówiłam, jest nowe Jorum Studio. Jest to marka, którą akurat uważam za bardzo ciekawą, jeżeli chodzi o takie nowe marki dostępne w polskich perfumeriach niszowych. Zrozumiałam House of Merlot. Tylko, że w ponownym czasie wychodziło Lorenzo Paciaglia i różne potem inne marki, które, że tak powiem, mojego serca nie skradą. Natomiast Jorum jest piękna róża, jest piękny efekt zieleni w Gorsellan, taki efekt trochę strony bardzo udanego klimatu listko-figowego, ale właśnie taki, nie ma tego w nutach, ale takie jest wrażenie, taka aura i to bym ulokowała bardzo wysoko w takim rankingu, że tak powiem, figowości zielonych na przykład. Wbrew nutom i tak dalej. Ciekawy zapach remontowy, także różne, oczywiście piękne, szminkowe owoce leśne, czyli lingberry, także tutaj nowość jest taka, zapowiada się bardziej taki klimat, taki jesienno-zimowy, takich bardzo esencjonalnych, słodkie, szlachetne alkohole, jakieś whisky, koniaki, tego typu, tylko taki właśnie że tak powiem, szlachetno-alkoholowy gourmand, czyli z motywem zawarcia takich alkoholi szlachetnych, bo jednak akurat wino w perfumach nie za bardzo u mnie, no piwo to już w ogóle w perfumach nie za bardzo totalnie, natomiast jakieś takie
motywy, jakieś likiery, zależy, różne nalewki, różnie to bywa, natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie whisky, koniak, to już bardziej. Błędnie, na drzwi ja zabrałam ten flakonik Buckley Bar & Kakus. Zabrałam sporą część różnych moich zapachów tworzonych, żeby potem potestowały różne osoby i z nas pozerwała wrażenia, między moja mama, mój tato, mój brat, także wcześniej testował z blisko to, że głównie tylko testowałam ja i Darek. Natomiast teraz więcej osób. Oprócz tego zabrałam też trochę zapachów, zapachów na przykład na wyłączność w Galilu. Te próbki, które ostatnio kupiłam będąc w Galilu, zabrałam, bo dawno to temu było, w sumie jeszcze tego nie sprawdziłam. Zabrałam też trochę zapachów takich, które znam i które lubię, żeby mieć do użycia, czyli właśnie tą Durga Ros Atlantic, bo nie wiem, czy w końcu podałam nazwę, czy też Fuegia, Jacaranda, czy las cytrusowo, zielonkawo, migotliwy, taki wręcz właściwie taki gumowy, w sensie pozytywnym, taka właśnie gumowość, cytrusowo-zielona, jakkolwiek dzień w takim sensie pozytywnym, takiego charakterystycznego motywu właśnie w tym Jacaranda oraz w zapachu Sorcinelli Epicentro z Unum. Co tam jeszcze? Nie wiem, czy mówiłam, nowe też Unum jest, ale chyba jeszcze w Polsce niedostępne, to mi kolega wspominał, perfumowe. Dotarł nowe na Somato, może będę poznawała. Jakoś cała ta otoczka to wszystko nie przemawia do mnie, także nie wiem, zobaczę. Chociaż no to są takie, że może sprawdzę pod kątem miodu, nie miodu. Natomiast no ma być nowe, mówiłam, Liquid Imaginaries, czyli Domrosa w wersji silniejszej. Nowe Room 10, ale to pewnie gdzieś tam za kilka tygodni. No, a dobrałam sobie trochę właśnie Electric Wood, ponowne testy, że Room 10, bo były takie momenty, że było elektryzujące drewno, a były też takie momenty, że po prostu słodkie drewno. No i tak po prostu. I tak po prostu i jakoś tak niewstrząsające, ale były też momenty zachwycające, elektryzujące. Ja po prostu próbuję, ponawiam testy tego Room 10, żeby sobie ocenić, w jakiej może aurze ukaże więcej takiej elektryczności, takiego naelektryzowania drewna, ciekawego motywu. No niestety hałasy są, bo tutaj jakieś dzieci przyszły w ogóle, jakieś, gdzie my ćwiczymy, to jakieś, nie wiem, grupki szkolne i tak dalej, to jest taka trochę pora szkolna. Oprócz tego, jeżeli chodzi jeszcze, co tam jeszcze zabrałam, no z takich moich zapachów większość zabrałam oczywiście moje cudowne infancje, kafe, Rosy z de Café infancje, ponieważ te zapachy bardzo lubię, zwłaszcza wiosną, urokliwe, kobiece, także chciałam mieć większej ilości, no i zaśniło obraz, także chyba muszę skończyć.